Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu motoryzacyjnego z zakółka. Na pomysł dzisiejszego odcinka przyszedł mi w momencie, kiedy w jadącym przede mną samochodzie zauważyłem na tylnej kanapie radośnie bawiące się dzieci. W wieku około 7-8 lat. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcam temu, jak przewozimy nasze pociechy w samochodzie. Zacznę od tego, co mówią przepisy na dzień dzisiejszy o tym, jakie dzieci, w jaki sposób powinny być przewożone. Otóż na dzień dzisiejszy kryterium, jakie jest, jest to kryterium wzrostu, czyli przepisy dzisiaj mówią o tym, że dzieci do wzrostu 150 cm powinny być przewożone w fotelikach bądź urządzeniach podwyższających. Oczywiście każdy fotelik ma swoje przeznaczenie, ma swoją grupę wiekową, wagową, także nie da się dobrać jednego fotelika tak, żeby tam starczył od urodzenia dziecka aż do osiągnięcia wzrostu 150 cm. Także jeżeli Państwo się udadzą na zakupy po fotelik, na pewno sprzedawca doradzi fachowo, jak fotelik dobrać do danej danego dziecka, danej wagi dziecka. Z wszystkich badań przeprowadzanych wychodzi na to, że najbezpieczniejszym miejscem do przewożenia dzieci jest tylne siedzenia. Są. Oczywiście dopuszczalne jest przewożenie dzieci w foteliku na przednim siedzeniu, ale warunek musi być zdeaktywowana poduszka powietrzna. Takie urządzenie praktycznie na dzień dzisiejszy w większości pojazdów taka możliwość występuje. Jak ważne są foteliki i o tym, że praw fizyki nie da się oszukać, opowiedzą Państwu filmy. A co się dzieje, gdy nie wyłączymy poduszki powietrznej i przewozimy dziecko na przednim fotelu? Opowie, zobaczą Państwo to na filmie. Zdarzyło mi się widzieć dziecko jadące na kolanach u mamy. Zapewne ta mama myśli, że utrzyma dziecko, ale tak jak mówiłem, fizyki nie da się oszukać, o czym następny film. Można też zauważyć, że rodzice wypinają gondole z wózka spacerowego i przypinają je po prostu pasami. Proszę pamiętać, że to nie jest fotelik, a o tym, co się dzieje z taką gondolą, opowie następny film. Jakie są skutki prawne przewożenia dziecka bez fotelika?
Otóż mandat wynosi na dzień dzisiejszy 150 zł oraz 6 punktów karnych. Oprócz tego, jeżeli dojdzie do kolizji, do uszczerbku na zdrowia dziecka, firma ubezpieczeniowa może dać przyczynienie się nawet do 50%. Także nie liczmy, że ubezpieczenie pokryje nam koszty leczenia naszego dziecka. Myślę, że zdrowie naszego dziecka jest najważniejsze i warto zaopatrzyć się w odpowiedni fotelik. Oczywiście, aby fotelik spełniał swoją funkcję, musi być zamontowany w sposób przewidziany przez producenta. Także zawsze zapoznać się z instrukcją mocowania takiego fotelika dostarczoną do każdego produktu. A to, że foteliki naprawdę ratują zdrowie i życie, wiem dokładnie, bo gdy mój syn miał 2 lata, również miałem kolizję, a dokładnie dachowałem pojazdem. Syn był zapięty na tylnym fotelu, na środku i absolutnie nic mu się nie stało. Szanowni Państwo, wybierając się po zakupy, na zakup takiego fotelika, idźmy razem z naszą pociechą. Posadźmy go w foteliku, bo tak jak widać na filmach, jest wiele modeli fotelików. Fotelik musi być dobrany do i wielkości dziecka, i wagowo. Bardzo ważne są osłony po bokach głowy, bo przy zderzeniach bocznych tam właśnie uderza główka dziecka. Co zresztą widać to dokładnie na filmach. Szanowni Państwo, na koniec, kończąc ten poważny temat, zobaczmy film, dlaczego tak naprawdę może się przydać fotelik. Choćby dlatego, żeby zobaczyć jadącego kierowcę. Szanowni Państwo, zdrowie, życie jest najważniejsze, więc nie ma co oszczędzać. Wiadomo, jak to dzieci. Niektóre bardzo nie lubią fotelików, grymaszą, ale nie ulegajmy temu. Naprawdę korzystajmy z tych fotelików, bo to może uratować zdrowie i życie naszych dzieci. Na tym kończę dzisiejszy magazyn, zapraszając już za tydzień na kolejny. Do widzenia.